What does the fox say? Cześć, z tej strony Saliwan i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mass Effect edycja legendarna. Jest to drugi już odcinek i podsumowując, co się działo we wcześniejszych, wcielamy się w komandora Shepharda. Udaliśmy się do Eden Prime. Niestety misja się skomplikowała i naszą ludzką kolonię zatrwały gety dowodzone przez Sarenę. Teraz jest wyścig z czasem, by dotrzeć do nadajnika, którego się Saren udał i musimy go odzyskać. Poprzedni odcinek zakończyliśmy w trakcie walki, więc ja się tym trochę nie zajmuję. To są ostatni gagatek. No i cóż, zauważyłem też, że trochę kolory mi się one trochę dziwnie wyglądają. To jest taki strasznie jaskrawy, przepraszam. Ja sam jeszcze pogadam, o tym chodzi. Tarcze padły. Założyć ładunki wybuchowe, zniszczyć kolonię, zrównać to miejsce z ziemią. Ładunki wybuchowe. Pewnie podłożyły je gety. Szybko! Musimy je znaleźć i wyłączyć. Uwaga. Oni chcą wysadzić ten cel na tajnik. Thank you.
to tym przestrzelamy. Jest ten wojny z blasterami. Normandia, nadajnik zabezpieczony. No nieźle. Prosimy o natychmiastową... Działająca technologia Protean. Niesamowite. Pierwszy raz widzę coś takiego. Coś musiało go uaktywnić. Przyjąłem, Normandia. Czekam. Zidentyfikowaliśmy statek, który wylądował na Eden Prime. To Normandia. Należy do Przymierza. Dowodził nią kapitan Anderson. Udało im się ocalić kolonię. A nadajnik? Jeden z ludzi mógł go uruchomić. Pani doktor? Doktor Chakwas! Chyba się budzi. Martwiliśmy się o was, Shepard. Jak się czujecie? Ale mam kaca. Ile czasu byłem nieprzytomny? 15 godzin. Myślę, że coś się stało z nadajnikiem tam na dole. To moja wina. Widocznie uruchomiłam jakieś pole ochronne, kiedy podchodziłam. Musiałeś zepchnąć mnie z drogi. Nie mogłaś wiedzieć, co się wydarzy. Nie wiemy, czy to właśnie spowodowało reakcję. Niestety, nie będziemy już mieli okazji się tego dowiedzieć. Nadajnik eksplodował. Pewnie jakieś przeciążenie. Wybuch pozbawił was przytomności. Przenieśliśmy was z powrotem na statek. Jestem zobowiązany. Pod względem fizycznym nic wam nie jest. Wykryłam jednak niezwykłą aktywność mózgu, anormalne fale beta. Zaobserwowałam również wyraźnie szybsze ruchy gałek ocznych, objawy kojarzone zwykle z intensywnym śnieniem. Widziałem, nie jestem pewien co. Śmierć, zniszczenie, to nie ma sensu. Włączę to do mojego raportu. Może... O, kapitan Anderson. Jak się ma pacjent, pani doktor? Odczyty w normie. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Dobrze to słyszeć. Shepard, muszę z wami porozmawiać. Na osobności. Tak jest, kapitanie. Będę w mesie w razie czego. Wygląda na to, że nieźle oberwaliście od tego nadajnika. Na pewno wszystko w porządku. Nie lubię, kiedy giną żołnierze, którymi dowodzę. Śmierć Jenkinsa to nie wasza wina. Odwaliliście kawał dobrej roboty, Shepard. Starsza sierżant Williams nie należy do załogi Normandii. Doszedłem do wniosku, że przyda nam się jeszcze jeden doświadczony żołnierz. Została przeniesiona na Normandię. Williams jest dobrym żołnierzem. Zasługuje na to. Porucznik Alenko jest tego samego zdania. Dlatego właśnie włączyłem ją w skład naszej załogi. Wywiad spieprzył sprawę, sir.
Nie mieliśmy pojęcia, w co się tam pchamy. Dlatego wszystko szlak trafił. Gety przez ponad 2 stulecia nie pokazywały się poza mgławicą, komandorze. Nikt nie mógł tego przewidzieć. Chcieliście się ze mną zobaczyć na osobności, kapitanie. Nie będę kłamać, Shepard. Jesteśmy w dupie. Nilus nie żyje. Nadajnik zniszczony. Mamy inwazję getów. Rada zażąda wyjaśnień. Nie zrobiłem nic złego, dowódco. Oby Rada też to dostrzegła. Poprę was i wasz raport, Shepard. Dla mnie jesteście bohaterem. Ale nie po to tu przyszedłem. Chodzi o Sarena, tego drugiego Turianina. Saren jest widmem, jednym z najlepszych, żywą legendą. Ale jeśli współpracuje z getami, to znaczy, że przeszedł na drugą stronę. Widmo poza kontrolą oznacza kłopoty, zwłaszcza takie widmo. Saren nienawidzi ludzi. Dlaczego? Uważa, że za szybko rośniemy w siłę, że za bardzo rządzimy się w galaktyce. Zresztą nie jest odosobniony w swoim przekonaniu. Jednak u większości obcych na myśleniu się kończy. Lecz Saren sprzymierzył się z getami. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego. Wiem tylko tyle, że miało to jakiś związek z nadajnikiem. Byliście na miejscu, kiedy nadajnik uległ samozniszczeniu. Widzieliście coś? Jakąś wskazówkę, która mogłaby nam powiedzieć, czego szuka Saren? Tuż przed utratą przytomności miałem jakąś wizję. Wizję? Jaką wizję? Widziałem syntetyków. Gety. Mordujących ludzi. Masakrujących ich. Musimy donieść o tym Radzie, Shepard. Co im powiemy? Że miałem koszmar? Nie wiemy, jaki rodzaj informacji zawierał ten nadajnik. Może zaginioną technologię Protean. Albo plany jakiejś broni masowej zagłady. Cokolwiek to było, zabrał to Saren. Znam Sarena, znam jego podejście do nas. Uważa ludzi za zarazę dla galaktyki. Ten atak był aktem agresji. On poznał tajemnicę tego nadajnika. Dowodzi armią getów, a wszystko zapewne po to, żeby zetrzeć ludzkość z mapy galaktyki. Znajdę jakiś sposób, żeby go pokonać. To nie takie proste. On jest widmem. Może udać się wszędzie i zrobić praktycznie wszystko. Dlatego właśnie potrzebujemy Rady po naszej stronie. Udowodnimy, że Saren zdradził, a Rada odbierze mu status widma. Skontaktuję się z ambasadorem i zobaczę, czy uda mu się załatwić nam audiencję u Rady. Pewnie będzie chciał się z nami zobaczyć, jak tylko dotrzemy na Cytadelę. Powinniśmy być już blisko. Idźcie na mostek i powiedzcie Jokerowi, żeby wprowadził nas do doku. Skończyliśmy dialog z Andersonem. No, sytuacja bardzo się skomplikowała. Nadajnik został zniszczony. No i uzyskaliśmy tylko jakąś wizję. Podobnie jakieś zagłady, wojny, psychologiczne. Hej, komandorze. Rozmawiajmy z Ashley. Dobrze, że nic wam nie jest, komandorze. Załoga chętnie usłyszy dobre wieści. Zwłaszcza po śmierci Jenkinsa. Jenkins był cennym członkiem załogi. Czuję się winna, że to się stało. Gdyby Jenkins przeżył, nie byłoby mnie tutaj. Jesteście dobrym żołnierzem, Williams. Pasujecie do Normandii. Dziękuję, komandorze. Jestem wdzięczna. Na dole było dość ostro. Wszystko w porządku? Widziałam już śmierć przyjaciół. Takie jest życie Marines. Ale widzieć, jak wybijają całą jednostkę... Nie umiem przyzwyczaić się do widoku martwych cywilów. Ale i tak, gdyby nie wy, byłoby dużo gorzej. Nie dalibyśmy rady bez was, Williams. Dziękuję, komandorze. Trochę się bałam reakcji załogi i was. Cieszę się, że jestem tu mile widziana. Będziecie tu pasować, Williams. Dzięki, komandorze. No nie ma co się obwiniać, skąd miała wiedzieć, że tutaj tak się zachowa. Chodzi o to odkryć na skalę ludzkości i całej galaktyki, ale to cóż, Sary to zniszczył. Samemu dowiadując się informacji. Czy ktoś ma z nami jeszcze o tym porozmawiać? Czy nawigator Presley?
Dobrze, że nic wam się nie stało, komandorze. Załoga i tak źle zniosła śmierć Jenkinsa. No, szkoda Jenkinsa. To był trochę szczeniak, ale no... Szkoda naprawdę, bo jednak zginął tam, gdzie się wychował. I bardzo czekał na tę misję. Z tego powodu pokazuje, jak wojna jest straszna. Rozmawiam z naszym pilotem, Jokerem. W samą porę, komandorze. Właśnie miałem wprowadzić nas do Cytadeli. Spójrz, jak działa to cacuszko. Podatki nie idą. Ascension. Okręt flagowy Cytadeli. Rozmiar to nie wszystko. Chcesz coś powiedzieć, Joker? Technika też się liczy. Popatrz na tego giganta! Przebiłby bariery każdego statku floty przymierza jednym strzałem. Dobrze, że jest po naszej stronie. Tu SSV Normandia. Prosimy o zezwolenie na lądowanie. Normandia, czekajcie na zezwolenie. Możecie rozpocząć lądowanie. Przekazuję was kontrolerowi przymierza. Zrozumiałe, bierze. Bez odbioru. Normandia, kierujcie się do doku 422. Oburzające! Rada wkroczyłaby, gdyby Gety zaatakowały kolonię należącą do Turian. Turianie nie zakładają kolonii na obrzeżach systemów Terminusa, ambasadorze. Ludzkość wiedziała, co ryzykuje, kiedy wkraczała w obręb Trawersu. A co z Sarenem? Nie można tak po prostu zignorować zbuntowanego widma. Żądam podjęcia działań. Nie ma pan prawa czegokolwiek żądać od Rady, ambasadorze. Ochrona Cytadeli bada oskarżenia pod adresem Sarena. O wynikach dochodzenia SOC porozmawiamy podczas przesłuchania, nie wcześniej. Kapitanie Anderson, widzę, że przyprowadził pan całą wycieczkę z Normandii. Tylko oddział z Eden Prime. Na wypadek, gdyby pan miał jakieś pytania. Mam raporty na temat misji. Zakładam, że są prawdziwe. Tak jest. Wygląda na to, że przekonał pan Radę, żeby udzieliła nam audiencji. Nie byli z tego powodu zadowoleni. Saren to ich najważniejszy agent. Oskarżenie o zdradę jest ryzykowne. Saren stanowi zagrożenie dla każdej ludzkiej kolonii. Musi zostać zatrzymany. Rada musi nas wysłuchać. Wyluzujcie, komandorze. Wasza kandydatura na widmo i tak wisi na włosku. Misja na Eden Prime mogła udowodnić, że umiesz wykonać powierzoną ci robotę. Zamiast tego Nilus zginął, a nadajnik został zniszczony. To wina Sarena, a nie jego. Miejmy zatem nadzieję, że śledztwo SOC przyniesie oczekiwane rezultaty. W przeciwnym razie Rada będzie miała doskonałą wymówkę. Proszę pójść ze mną, kapitanie. Musimy omówić kilka spraw, zanim rozpocznie się przesłuchanie. Shepard i reszta, możecie się z nami spotkać w wieży Cytadeli, na najwyższym piętrze. Dopilnuję, żebyście mogli wejść. I dlatego nie cierpię polityków. Trudno się z tobą nie zgodzić, Ashley. No i znajdujemy się w Cytadeli. Największej metropolii i tak naprawdę największej stacji kosmicznej w galaktyce. Będącą kolebką technologii Protea, ale to więcej się dowiecie w trakcie całej fabuły. Razem oczywiście ze mną. To jest DLC, które mocno to nie rozwinę. Okej, czyli mamy jakąś misję
że Mass Effect 1 jest bardzo mocno RPG-owa, gdzie rozwijam swoje pozycje, ale to jest dużo do eksplorowania, również różnych światów. W innych częściach to powoli zanika, ale również odwiedzamy różne planety. No i oczywiście Mass Effect szczyci się też dużą ilością różnych ras. Tutaj mamy dwoje przedstawicieli. Zwątpienie. Rozumiem, co masz na myśli, ale to poważne oskarżenia. Poważne wyznanie. To jest poważna sprawa. Na szali leży moja reputacja. Rozmawiałem z metresą. Nie można jej już ufać. W porządku. Zajmę się tą sprawą. Tymczasem proszę nie robić nic nierozważnego. Miłe powitanie. Człowieku, zawsze dobrze widzieć przedstawiciela twojej rasy. Jestem ambasador Kalen. Szczere pytanie. Czy mogę dziś coś dla ciebie zrobić? Opowiedz mi więcej o swojej rasie. Szczery entuzjazm. Z największą przyjemnością opowiem o historii mego ludu. To bardzo miłe uczucie. Opowiedz mi o historii i pochodzeniu Elkorian. Elkorianie zaczynali odkrywać przestrzeń Cytadeli, kiedy Asari skontaktowali się z nami. Z ich pomocą odkryliśmy najbliższy przekaźnik, a stamtąd Cytadele. Dumne stwierdzenie. W ciągu jednego pokolenia utworzyliśmy regularne połączenie z Cytadelą i szybko staliśmy się jedną z najbardziej aktywnych ras. Chciałbym dowiedzieć się więcej o kulturze Elkorian. Szczere stwierdzenie. My, Elkorianie, wolimy swoje kolonie od podróży kosmicznych. Nasze społeczeństwo jest zbudowane z małych, ściśle powiązanych grup, ale jesteśmy gościnni dla przybyszów. Nasz rząd jest bardzo stabilny. Nasz lud nie lubi nagłych zmian. Dlaczego tak opisujesz swoje emocje? Wyjaśnienie. Nasza rasa porozumiewa się nie tyle za pomocą słów, co zapachów i oszczędnych gestów. Uświadomiliśmy sobie, że nasze słowa były niewystarczające, żeby przekazać innym rasom wrażenie z naszych rozmów. Po co im to tłumaczysz, Kalen? Nasze zwyczaje nie obchodzą ziemskich istot. Współczująca odpowiedź. Din, ty tak naprawdę w to nie wierzysz. A jeśli tak, bardzo mi cię żal. Co tutaj robisz? Skromne stwierdzenie. Próbuję przedstawić Radzie problemy i prośby różnych grup elkoriańskich. Ha! Dają stanowiska, żeby zatkać nam usta. A tak naprawdę guzik obchodzą ich nasze rasy. Surowe upomnienie. Twój ton jest nieodpowiedni, Din. Ten człowiek nie jest winny. Nie zasługuje na takie traktowanie. No i to są Elkorowie jedna z rasy. Do widzenia, ambasadorze. Szczere pożegnanie. Miłego dnia, człowieku. Przyjemnego pobytu na Cytadeli. Zamęczę od razu dużo ilości informacji, bo pogadamy z nimi i od razu przejdziemy do Cytadeli. Bo jeżeli będziecie mieli jakieś większe pytania lub prośby, to napiszcie w komentarzach pod filmem, bo tego będzie naprawdę dużo i też nie chcę was zrazić. Źle trafiłaś, jak mniemam, ziemska istoto. Twój ambasador jest w biurze za następnymi drzwiami. Karcąca uwaga. Nie bądź taki nieuprzejmy, Din. Przynajmniej się przedstaw. Jestem Din Korlak, woluski ambasador. Mogę w czymś pomóc, ziemska istoto? Chciałbym dowiedzieć się więcej na temat wolusów. Pytasz z grzeczności. A tak naprawdę nasza historia i kultura znudziłaby cię, ziemska istoto. Naprawdę chciałbym dowiedzieć się więcej o waszej historii. Moi obywatele przybyli na Cytadelę wkrótce po tym, jak odkryli ją Asari i Salarianie. Braliśmy udział w ustanowieniu ekonomii ogólnogalaktycznej. Nic jednak nie dały nasze wieloletnie związki z Cytadelą.
Nie pomógł też nasz hojny wkład w rozwój galaktycznej społeczności. Nadal nie znalazło się dla nas miejsce w Radzie. Opowiedz mi o kulturze Volusów. Wiedziemy plemienny żywot, ale w przeciwieństwie do was stronimy od przemocy. Naszym życiem jest handel ziemią i członkami plemienia. To podnosi nasz status. Często większe plemiona wchłaniają mniejsze, a potem znów się dzielą. Nasza struktura społeczna jest niestała, a rządy wciąż się zmieniają. Braki w sprawności fizycznej nadrabiamy zdolnością do interesów. Oferujemy swoje usługi w zamian za ochronę. Czym się zajmujesz? Dbam o interesy Volusów. Nie jest to łatwe zadanie, biorąc pod uwagę, że Rada ledwo zauważa nasze istnienie. Surowa nagana. Din, Rada bardzo sprzyja twemu gatunkowi. Naiwny jesteś. Ziemskie plemię dostanie fotel w Radzie na długo przedtem, zanim ten zaszczyt spotka nasz gatunek. Dlaczego Elkorianie i Volusowie nie zasiadają w Radzie? Wszystkie gatunki muszą dowieść swej wartości, zanim zostaną przyjęte. Wszystkie poza wami, jak się wydaje. Lekceważąca uwaga. Zignoruj woluskiego ambasadora, człowieku. Jego ocena jest błędna. Tak? A ile już czeka twoja rasa? Jak długo będziemy jeszcze czekać? Rozmowa z ziemskimi istotami to strata czasu. Co one wiedzą o czekaniu? Masz pretensje do całego wszechświata, Din. Wy, ziemskie plemię, jesteście nowi w Cytadeli, ale Rada poświęca wam bardzo wiele uwagi. Ostre napomnienie. Rada poszła wobec was na ustępstwa, Din. Odkąd przybyliście na Cytadelę, 10-krotnie powiększyliście swoje terytorium. Czepiasz się szczegółów. Mimo wielkiego terytorium mamy niewiele do powiedzenia w kwestii zarządzania Cytadelą. Do widzenia, ambasadorze. Tak, tak. Dobrego dnia, ziemska istoto. Bardzo uprzejmy, prawda? No niestety, jakoś Volus sobie nie są za nami. Krowy już bardziej przychylni, ale oni ogólnie są bardzo spoko. Udajemy się w końcu do Rady i myślę, że tam w końcu zakończymy odcinek. Witam w prezydium. Pozwól, że będę twoim przewodnikiem. Pozdrawiam i witam w prezydium. Nazywam się Avina i z przyjemnością zostanę twoją wirtualną przewodniczką na tym poziomie Cytadeli. Co to znaczy? Jestem wirtualną inteligencją, zaprogramowaną tak, by udzielać spontanicznych wskazówek o lokacjach na tym poziomie Cytadeli. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, można się ze mną skontaktować przez dowolny terminal WI w prezydium. Oprowadź mnie. Znajdujesz się przy terminalu turystycznym prezydium numer 1. Po obu stronach lobby znajdują się ambasady, a także kwatera główna SOC. Po drugiej stronie tego lobby znajduje się wieża Cytadeli, miejsce urzędowania Rady Galaktycznej. Chcę się czegoś dowiedzieć o SOC. Służba Ochrony Cytadeli strzeże porządku na terenie Cytadeli i pozostałych układów pod jurysdykcją Rady. Egzekutor Palin, Turianin, jest obecnie kierownikiem SOC. Odpowiada za wszystkie jednostki organizacji w galaktyce. Biuro egzekutora Palina mieści się w kwaterze głównej SOC po drugiej stronie lobby. Proszę mi opowiedzieć o ambasadach. Każda inteligentna rasa w przestrzeni Cytadeli posiada ambasadę w prezydium. Volusowie byli pierwszą rasą spoza Rady, która otworzyła swoją ambasadę. Było to około 2384 standardowych lat temu. Ostatnio dodana ambasada należy do ludzi. Założono ją 19 standardowych lat temu,
pomimo silnego sprzeciwu innych ras. Dlaczego próbowano wyłączyć moją rasę z procesu decyzyjnego? Niektóre rasy uważały, że ludzkość jest traktowana w sposób uprzywilejowany. Zazwyczaj mija 100 lat, nim nowa rasa otrzymuje swoją ambasadę. Rada długo rozważała te kwestie. W końcu zdecydowano, że wpływ ludzi na przestrzeń Cytadeli jest na tyle duży, że należy przyznać im placówkę. Zgadzasz się z tą decyzją? Nie umiem dokonywać takiego rodzaju osądów. Mogę jedynie udzielać informacji i dokonywać prostych symulacji. Dlaczego to właśnie Volusowie jako pierwsi otrzymali ambasadę? W pierwszych latach po powołaniu Rady Volusowie byli najliczniejszą i najbardziej rozpowszechnioną rasą w przestrzeni Cytadeli. Założyli wiele nowych kolonii i placówek handlowych. Zwrócili się do Rady o przyznanie większej roli przy podejmowaniu decyzji politycznych. W uznaniu zasług włożonych w rozwój galaktyki, Volusowie otrzymali ambasadę na Cytadeli. Dlaczego nie przyjęto ich do Rady? Na rasach należących do Rady spoczywa wielka odpowiedzialność. Muszą zapewniać personel i statki dla floty Cytadeli. Podczas kryzysu zapewniają też pomoc ekonomiczną. Nie powinno się nakładać takich wymagań na rasę, która nie jest w stanie im sprostać. Ambasady dają mniej wpływowym gatunkom prawo głosu. To cholernie aroganckie. Przepraszam, jeśli uraziła cię moja wypowiedź. Proszę przedłożyć formalną skargę na piśmie do zarządu turystyki Cytadeli. Typowe. No ale to fakt, że Volusowie bardzo długo, po 2000 lat, to jest tyle, co ludzie rozwijali się tak naprawdę. Naprawdę, to jest bardzo dużo czasu. Powiedz mi się o widmach. Wiesz coś o widmach? Termin widmo pochodzi od nazwy wydziału Wywiad i działania militarno-obronne. Każdy agent jest indywidualnie wybrany przez Radę. Ich głównym zadaniem jest utrzymywanie równowagi w galaktyce. Zażegnują kryzysy, których nie można rozwiązać standardowymi metodami. Aby pełnić swoją funkcję, widma posiadają pełen immunitet. Widma nie odpowiadają przed żadną władzą, oprócz samej Rady. Co możesz powiedzieć o Radzie Cytadeli? Początkowo Rada składała się z przedstawicieli Asari i Salarian, dwóch ras, które dominowały w przestrzeni Cytadeli. Około 1304 standardowych lat temu Turianie zostali zaproszeni do Rady w uznaniu za rolę, jaką odegrali w rebelii Krogan. Od tego czasu trzy rasy Rady współpracowały, by zapewnić galaktycznej wspólnocie pokojową koegzystencję, zachowując jednocześnie autonomię poszczególnych gatunków. To nie może być aż tak proste. Muszą to być jakieś problemy. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Mój program jest ograniczony do udzielania informacji i przeprowadzania prostych symulacji. Do widzenia. Do widzenia i dziękuję za skorzystanie z Aviny. Życzę miłego pobytu na Cytadeli. Jeżeli chodzi o wygląd tej VI, to oczywiście nawiązanie do Asari. To tak jak tutaj babeczka siedząca. To nic nie ma ciekawego widzenia tak naprawdę. Więc ruszamy do wieży Cytadeli. Możemy oczywiście pojechać sobie za bardzo szybkie kolejki, tak podróżujemy. Pochodzić tutaj po Cytadeli trochę dużo to zajmuje, bardziej niż w innych częściach. Saren coś ukrywa. Daj mi więcej czasu. Graj na zwłokę. Mam grać z Radą na zwłokę? Chyba zwariowałeś. Nie bądź śmieszny. Twoje śledztwo dobiegło końca, Garusie. Komandor Shepard, jestem Garus Vakarian. Byłem oficerem dowodzącym w śledztwie dotyczącym Sarena. Chyba bardzo chcesz udowodnić jego winę.
Nie ufam mu. Coś z nim nie tak, jak to mówią ludzie. Ale jest widmem. Wszystko, czego dotknie, staje się tajne. Nie mam żadnych dowodów. Myślę, że Rada może nas przyjąć, komandorze. Powodzenia, Shepard. Może ciebie posłuchają. Nie żartuj. Polusowie jeszcze przez wiele lat nie wejdą do Rady. Czy ja wiem? Ludzie coraz mocniej naciskają. Jeśli im się uda, Volusowie będą następni w kolejce. Dopuszczenie ludzi jest w pełni uzasadnione, ale Volusowie? Myślę, że kolejni będą Hanarzy. Potem pewnie Elkorianie. Może i masz rację. Chociaż Hanarzy mogliby trochę odpuścić. Nie lubisz ich, bo ich nie rozumiesz. To są Samerianie. Tak jakby płazy jaszczurki. Z postępami gry wy też dużo rzeczy zrozumiecie, więc spokojnie. Przesłuchanie już się zaczęło, chodźmy. Atak getów to niepokojąca sprawa. Nie mamy jednak żadnych dowodów. Saren nie musi być zamieszany w sprawę. Śledztwo służb ochrony Cytadeli nie wykryło dowodów na poparcie pana zarzutu o zdradę. Naoczny świadek widział, jak zabił Nilusa z zimną krwią. Zapoznaliśmy się z raportami, ambasadorze. Zeznania jakiegoś dokera po przejściach to mało przekonujący dowód. Co to za insynuacje? Nilus był widmem, moim przyjacielem. Pewnie dzięki temu łatwiej uśpiłeś jego czujność. Kapitanie Anderson, dlaczego zawsze, kiedy ludzie wysuwają wobec mnie fałszywe zarzuty, pan jest w to zamieszany? A to pewnie komandor Shepard. Jestem niezwykle zobowiązany za zniszczenie nadajnika. Misja na Eden Prime była tajna. O nadajniku mogą wiedzieć jedynie uczestnicy akcji. Po śmierci Nilusa przyjąłem jego dokumentację. Czytałem raport na temat Eden Prime. Byłem zniesmaczony. Z drugiej strony, czego można się spodziewać po człowieku? Saren gardzi ludźmi. Dlatego zaatakował Eden Prime. Twój gatunek, Shepard, powinien znać swoje miejsce. Nie jesteście godni, by zasiadać w Radzie. Nie jesteście nawet gotowi, by przyłączyć się do widm. Nie ma prawa tak mówić! To nie jego decyzja! Przyjęcie komandora do widm nie jest przedmiotem tego spotkania. To bez sensu. Ludzie tylko marnują nasz czas. Saren wykorzystuje pozycję widma, by się chronić. Przejrzyjcie w końcu na oczy! Potrzebujemy dowodów. Dotąd nie otrzymaliśmy żadnych. Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Wizja komandora Sheparda. Być może spowodował ją nadajnik. To teraz uznajemy sny za dowody? Jak mogę się bronić przeciwko takim zeznaniom? Racja. Nie można opierać sądów na wybujałej wyobraźni i spekulacjach. Potrzebujemy niezbitych dowodów. Chcecie dodać coś jeszcze, komandorze Shepard? Już podjęliście decyzję. Szkoda mojego czasu. Rada nie znalazła dowodów na powiązanie Sarena z getami. Ambasadorze, pana wniosek o wydalenie go z widm zostaje oddalony. Cieszę się, że sprawiedliwość zatriumfowała. Posiedzenie uznaje się za zamknięte. Przyprowadzanie pana na spotkanie było błędem, kapitanie. Zbyt wiele łączy pana z Sarenem. Rada zakwestionowała motywy naszego działania. Znam Sarena. Współpracuję z getami w jednym celu. Chcę zniszczyć całą ludzką rasę. Wszystkie nasze kolonie są zagrożone. Także światy, którymi zarządzamy, są w niebezpieczeństwie. Nawet Ziemia. Proszę mi powiedzieć, skąd znacie Sarena. Dawno temu wypełnialiśmy razem pewną misję. Sprawy strasznie się pokomplikowały. Strasznie. Nie powinniśmy tutaj o tym rozmawiać. Ale wierzcie mi, znam Skurwiela aż za dobrze. Trzeba go powstrzymać. Co planujecie zrobić? Jako widmo jest właściwie nietykalny.
Musimy znaleźć inny sposób, by go zdemaskować. A co z Garusem, tym śledczym z SOC? Widzieliśmy, jak kłócił się z egzekutorem. No właśnie! Prosił, by dać mu więcej czasu na dokończenie raportu. Wyglądało, jakby miał coś na Sarena. Gdzie mógłbym go znaleźć? Znam w SOC kogoś, kto pomoże nam wytropić Garusa. Nazywa się Harkin. Nic z tego. Zawiesili Harkina w zeszłym miesiącu za służbę po pijaku. Nie mam zamiaru marnować czasu na tego nieudacznika. Nie będziesz musiał. Nie chcę, by Rada wykorzystywała twoją znajomość z Sarenem jako wymówkę. Shepard się tym zajmie. Zajmę się tym. Mam kilka spraw do załatwienia. Kapitanie, proszę wpaść później do mojego biura. Harkin pewnie chleje w noże chory. To taka mordownia w niższej sekcji okręgów. Jest jakiś inny sposób, by zdobyć dowody przeciw Sarenowi? Spotkajcie się z Barlawonem w dzielnicy finansowej. Chodzą słuchy, że jest agentem handlarza cieni. Handlarza cieni? To ksywa najlepszego handlarza informacją. Kupuje tajemnice i sprzedaje zainteresowanym, którzy zapłacą najwięcej. Słyszałem, że Barlawon jest jednym z jego głównych reprezentantów. On może wiedzieć coś o Sarenie. Lecz jego informacje nie są tanie. Znacie się z Sarenem. Co się stało? Jakieś 20 lat temu brałem udział w misji na pograniczu skyliańskim. Współpracowałem wtedy z Sarenem. Mieliśmy zlikwidować terrorystów. Saren sprawnie zdjął swój cel, ale przy okazji zginęło wielu ludzi. Niewinnych ludzi. Oczywiście, wszystko zatuszowano. Ale zdążyłem sobie popatrzeć, jak działa Saren. Bezlitośnie i bez wahania. Zabiłby tysiące niewinnych cywilów, byleby zakończyć wojnę. Zabijanie niewinnych nie kończy wojen. Rozpoczyna je. Nie uczcie mnie, jak działa ten świat, komandorze. Wiem, że czasem trzeba wybrać mniejsze zło. Ale tylko wtedy, gdy nie ma już innego sposobu. Saren nie bawi się w takie drobnostki, jak szukanie rozwiązań. Jest wypaczony, lubuje się w przemocy, w zabijaniu i umie zacierać po sobie ślady. Nasz ambasador chyba nie ma dobrych układów z Radą. Jest sfrustrowany, bo Rada zawsze prawi mu kazania o tym, że powinniśmy być częścią galaktycznej wspólnoty. Ale dla nich to działa tylko w jedną stronę. Chcą, żebyśmy podbijali i zasiedlali niestabilne regiony, jak pogranicze skaliańskie i trawers attykański. Ale gdy napotykamy trudności, umywają ręce czy inne macki. Każdy wie, że ludzie w Radzie to już tylko kwestia czasu. Ambasador uważa, że im szybciej, tym lepiej. Zgadzam się z nim. Może pozwoliliby nam dołączyć do Rady, gdybyśmy wykazywali większą chęć współpracy? Oczywiście, że tak. Jeśli tańczylibyśmy, jak nam zagrają, to zaraz znalazłoby się miejsce. Ale to nie byłby dobry układ, Shepard. Trochę rozumiem ich podejście. Nie chcą, żebyśmy zdominowali Radę, która opiera się na współpracy i przymierzach. Ale my musimy dbać także o nasze interesy. Kogo obchodzi, czy dostaniemy miejsce w Radzie? Jakie to ma znaczenie? Jeśli Rada podejmuje decyzje w kwestii międzygwiezdnej, to obowiązują one i nas. Nie mamy wystarczającej floty ani sprzymierzeńców, żeby się sprzeciwić. Kiedy już zasiądziemy w Radzie, będziemy mogli lepiej zadbać o nasze interesy. Nie będziemy grzecznie potakiwać w niekorzystnych dla nas sprawach. Weźmy na przykład obecny bałagan. Gdybyśmy byli w Radzie, flota Cytadeli po prostu zajęłaby się Sarenem i Getami. I byłoby po sprawie. W sumie racja. Nie szanuje pan tego Harkina. Facet dołączył do SOC jakieś 20 lat temu i od tego czasu ciągle się za niego wstydzimy. Brutalność wobec zatrzymanych, oskarżenia o korupcję, problemy z alkoholem i narkotykami. To tak w skrócie. Zwykle ambasada tuszowała jego sprawki, ale dość tego dobrego. Ten gość to szumowina. Już dawno powinniśmy o nim zapomnieć. Był jednym z pierwszych ludzi, którzy wstąpili do SOC. Pewnie źle by to wyglądało, gdyby go zwolnili. Przez te lata zawarto po cichu wiele układów, żeby utrzymać go w SOC. Polityka to czasami brudna sprawa, Shepard. Ale wygląda na to, że te czasy minęły. Mamy teraz wystarczająco dużo ludzi w SOC, żeby już nie musieć go chronić. Myślałem, że ta ambasada ma pomagać ludziom.
Owszem, Harkin jest człowiekiem, ale to dupek. Zbyt wiele razy dostał drugą szansę. Bez protekcji ambasady wylaliby go 15 lat temu. SOC lepiej sobie poradzi bez niego. Chcę wiedzieć więcej o widmach. Nie są typową organizacją rządową. Zwykle działają w pojedynkę, po cichu. Usuwają problemy, których nie może rozwiązać Rada. Dbanie o pokój w galaktyce nie jest łatwe. Rada zazwyczaj działa dyplomatycznie, ale czasem potrzebne są bardziej radykalne metody. Jak wybierają kandydatów na widma? Nie można po prostu złożyć podania o przyjęcie. Nie ma programu szkoleniowego. Widm się nie mianuje. Widmem trzeba się urodzić. Rada zawsze szuka wyjątkowych jednostek. Osób, które potrafią dobrze wykonywać rozkazy. Takich jak wy. Pewnie obserwowali was od lat. Zwróciliście czymś ich uwagę. Chcą was mieć po swojej stronie. Nilus miał przekazać im ostateczną rekomendację. Ale ponieważ nie żyje, decyzja została odłożona. Jaką mają strukturę dowodzenia? Nie ma czegoś takiego. Każde widmo odpowiada bezpośrednio przed Radą. Czasami dostaje od niej konkretne rozkazy, a czasem działa na własną rękę, zajmując się tym, co uważa za słuszne. Widma stoją ponad prawem. Zrobią wszystko, żeby osiągnąć cel. A Rada przymyka na to oko. Widma mają wielką władzę, Shepard. To brzmi, jakby byli tajnymi agentami. Bo tak jest. Nie wiemy nawet, ile ich jest. Najnowsze szacunki przymierza mówią o niecałej setce. Ale Rada nie mogłaby działać bez nich. Widma to ostatnia linia obrony. Jeśli one zawiodą, pozostaje wypowiedzenie wojny. Cała galaktyka darzyje szacunkiem i zarazem boi się ich. Pojawienie się widma zwiastuje coś niezwykłego. Zwykle kłopoty. Co się dzieje, jeśli widmo wymknie się spod kontroli? Rzadko to się zdarza. Rada bardzo uważnie wybiera kandydatów. Ale jeśli już coś idzie nie tak, jest jedno rozwiązanie. Wyznacza się inne widmo, by unieszkodliwić zbuntowanego agenta. Opowiedzcie mi o Barlavonie. Specjalizuje się w transferze dużych sum pieniędzy, nie pozostawiając śladu na papierze. Geniusz finansowy. Nie robi nic nielegalnego, zna wszystkie kruczki i działa na granicy prawa. Ma imponującą listę klientów. Ambasadorzy, dyplomaci, widma. Prawdopodobnie właśnie dlatego handlarz cieni korzysta z jego usług. Powiedzcie mi o handlarzu cieni. To zło konieczne w polityce galaktycznej. Kupowanie i sprzedawanie informacji to część gry, a on jest po prostu najlepszym graczem. Zawsze sprzedaje temu, kto da najwięcej. Nie bawi się w sentymenty, nie staje po żadnej ze stron. Prosty system, ale działa. Nie jest dla nikogo zagrożeniem, przynajmniej nie bezpośrednio. Jest po prostu zasobem, który można wykorzystać. On albo ona, a może oni. Nikt nie wie, kto to jest. Muszę już iść. Powodzenia, Shepard. Jeśli będziecie czegoś potrzebować, szukajcie mnie w biurze ambasadora. No i takim oto akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Podsumowując, Rada miała nas dosłownie gdzieś. Nie mieliśmy dowodów, no i Saren pozostaje bezkarny. I teraz rozpoczniemy nasze własne śledztwo, by znaleźć dowody, które by go obciążyły. Ja się z wami serdecznie żegnam. Z tej strony był Sullivan. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.